Cześć, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. Moi drodzy, dostaję sporo pytań o przepisy, więc postanowiłam, że troszkę więcej tych tematów się na kanale pojawi. I jest jeszcze jedna rzecz, która Was mocno interesuje, to znaczy jak tworzyć keto jadłospisy, które są zdrowe, smaczne, ale niekoniecznie ociekające tłuszczem, niekoniecznie takie, wiecie, standardowe, wytrawne, więc coś słodkiego, ale jak to zrobić bez nabiału, jak to zrobić bez dodatkowych słodzików, także to wszystko będzie właśnie dzisiaj w odcinku. Pokażę Wam i powiem o trzech keto śniadaniach na słodko, które są szybkie, smaczne i zdrowe przede wszystkim. Także zapraszam. A i jeszcze jedno. Wreszcie jest. Co prawda taka własnoręcznie zrobiona z pomocą mojej siostry Alicji, która była tutaj kamerzystą i bardzo jej za to dziękuję, ale jest czołóweczka, także zapraszam na krótką czołówkę, muzyczka z Keto Wtorków, żebyśmy sobie tak fajnie powspominali. Śniadania na słodko to jest coś, czego nam często na keto brakuje. Natomiast wcale tak nie musi być i wcale nie musimy tam dołożyć ksylitolu, erytrolu i sztucznych różnych słodzideł, no bo wiadomo, z tymi słodzikami i z tym, jak one wzmacniają nasz apetyt, też bywa różnie. Niektórzy powinni je eliminować albo przynajmniej minimalizować. Dlatego ja Wam powiem dzisiaj o trzech śniadaniach, które właśnie są bez słodzików, a są słodkie. Są dobrze zbilansowane i są też bez nabiału, bo to nieraz jest problem, okazuje się, że czy przy redukcji, czy przy pewnych problemach zdrowotnych, przy jakichś nieszczelnościach jelit, po prostu ten nabiał nam nie służy. Także wjedzie omlet na słodko, wjedzie konopianka, o którą mnie prosiliście o przepis, a wielu moich podopiecznych bardzo sobie ten przepis ceni i często z niego korzysta. Oraz na szybko taki jeszcze jeden deser. Wszystkie te posiłki są zbilansowane, zresztą zaraz Wam to dokładnie powiem, w okolicach 500 kilokalorii, chociaż oczywiście można to sobie modyfikować, zwiększać, zmniejszać i tak dopasowywać, żeby to było dla Was ok. Zacznijmy od omletu, bo jego też dzisiaj zrobiłam jako pierwszy i tak naprawdę zjadły go moje dzieciaki. Więc tutaj macie przykład tego właśnie, że dzieci też mogą jeść bardzo podobnie i my nie musimy po prostu robić trzech różnych posiłków, trzech różnych śniadań, obiadów, kolacji i się zajeżdżać w to, po prostu czasowo w tej kuchni. Keto omlet to w sumie jedyne danie z jajkami, które Wam dzisiaj proponuję. I będzie on fajny, bo jest właśnie taki białkowo-tłuszczowy, ale mamy tutaj też dobry, fajny dodatek węglowodanów. Jajka i tak naprawdę one mogłyby wystarczyć, żeby zrobić omlet, ale ja jeszcze dodałam po łyżce wiórków kokosowych i nasion konopi, które Wam bardzo polecam. Mówiłam już o tym, że naprawdę konopie i nasiona konopi mają bardzo wiele wartości odżywczych. Do tego tłuszcz, tutaj u mnie akurat olej kokosowy, na którym po prostu omlet smażymy i dodatek powidła bez cukru. One są też bez erytrolu, bez stevii, bez ksylitolu, chociaż takie również znajdziecie i one powinny być ok. Natomiast ja bardzo lubię na Superfood sobie właśnie kupuję te powidła z Krakusa, tam są tylko owoce i też wiadomo, będą tam węglowodany, ale to nie jest jakaś masakrycznie duża ilość, no a też te węglowodany już po keto adaptacji oczywiście zwiększamy i się ich nie boimy. Ja robię omlety w Thermomixie, bo wtedy są najbardziej puszyste i osobno staram się ubijać białka, jak mam czas i potem dopiero dorzucam żółtka i resztę już delikatnie mieszam, natomiast tak samo ten omlet Wam wyjdzie, tylko będzie taki płaski, bardziej naleśnikowaty, jeżeli tego nie zrobicie, tylko po prostu wszystko szybko ubijecie, także tutaj już nie ma problemu, jak chcecie to zrobić. No i po prostu z dwóch stron pod przykryciem taki omlet sobie smażymy delikatnie, a potem smarujemy powidłami. Oczywiście jak chcecie dodawać jakieś dodatki i cuda na kiju, to można. To jest wersja szybka, prosta, z kilku składników. Oczywiście ten omlet też się świetnie sprawdzi w wersji wytrawnej, no ale my dzisiaj o śniadaniach na słodko. Także omlet po prostu poleciał raz, dwa, dzieciaki go zjadły przed szkołą. Natomiast kolejna propozycja, o której Wam chcę powiedzieć, to jest właśnie taki dodatek błonnika na keto, bardzo pyszny i szybki, bo nieraz jednak wiele osób ma problem z tą perystaltyką jelit, z wypróżnianiem odpowiednim i naprawdę warto sobie ten błonnik dodać. Ja jestem fanką nasion chia, pewnie część z Was już o tym wie. I tu mamy tylko trzy składniki w kokosowym puddingu chia. Mamy mleko kokosowe, mamy właśnie nasiona,
I to posypujemy na przykład borówkami. Ja akurat mam jeszcze z zeszłego roku od nas z ogródka końcówkę już mrożonych owoców, także to do tego dodałam. No i taki deser na pewno nie da nam jakoś bardzo dużo kalorii. Jeżeli chcecie podbić tłuszcze troszeczkę w tym deserze, to można na przykład jeszcze dodać sobie do tego łyżkę oleju MCT i nieraz w formie deseru moi podopieczni właśnie dostają taki przepis. Mniej więcej 150 gramów mleka kokosowego, 3 łyżki nasion chia i około garść borówek. To będzie jakieś 250 kilokalorii, z czego mamy tych węglowodanów niemało, no ale głównie są to właśnie, jest to właśnie błonnik. Także tutaj takiego błonnika w całym posiłku mamy, moi drodzy, ponad 10 gramów. I teraz tak, co zrobić, żeby to był posiłek? Mój mąż nie zawsze je w ogóle śniadania. On się dobrze czuje bez śniadania, natomiast czasami lubi po prostu sobie na przykład na szybko wypić kawę. I jeżeli do tego zrobimy kawę, na przykład z dodatkiem tłuszczu. Może być to kawa z energią, może być to kawa na przykład z olejem MCT, czy jeżeli chcemy podbić białko, bo w tym posiłku akurat nie ma zbyt dużo białka, to może być to kawa z jakąś odżywką białkową albo kolagenem, co też fajnie działa z rana, czy na przykład kawa z żółtkiem. To też jest fajna opcja. I wtedy ta kawa to jest o drugie 250 kilokalorii albo i więcej. I łącznie, zobaczcie, daje tam to nam spokojnie 500 kalorii i jest to taki posiłek, który też nas nasyci. Jeżeli oczywiście jecie 1000 kalorii na śniadanie, to też nie widzę przeszkód, żeby sobie to zwiększyć. Pytanie tylko, czy zjemy taką dużą porcję, ale myślę, że wiele osób sobie z tym poradzi. No i znowu, ten pudding chia naprawdę to jest kwestia, nie wiem, może 5 minut, więc może to być też fajne, szybkie śniadanie. I na koniec zostawiłam sobie faworyta wśród bardzo wielu osób, które przed keto lubiły owsianki i im tych owsianek brakuje. Ja, szczerze Wam powiem, nie byłam nigdy jakąś wielką fanką owsianek, ale znam takie osoby i właśnie dla Was konopianka. Rolę główną tutaj grają nasiona konopi i polecam Wam też właśnie nasiona konopi Hemp King, o których mówiłam w jednym z ostatnich filmów polecających różne produkty. Macie też kod rabatowy, w opisie Wam go podrzucę. I tutaj możemy to zrobić na mleku kokosowym, oczywiście, albo możecie na przykład skorzystać, ja często używam z takiego puszkowanego, no jest, może to być też śmietanka kokosowa, bardziej gęsta i ma bardzo dobry skład z Real Thai. Są też fajne po prostu mleka takie w kartonie, litrowe. Jeżeli używacie go częściej, to wtedy to się nie zepsuje, jak wypijecie to w ciągu powiedzmy tam 5 dni. I mamy fajne na przykład Ecomil, nowa firma, która weszła, możecie też kupić na eSuperfood, czy na Tumi, ja z tych dwóch głównie korzystam. Natomiast nie polecam Wam tych wszystkich z dodatkami chemicznymi mlek, napojów roślinnych, które możemy znaleźć w supermarketach. Naprawdę lepiej sobie zamówić online coś dobrej jakości i po prostu nawet mieć kilka pod ręką i z tego korzystać. Ale dla Was dzisiaj też jest druga opcja, być może dla niektórych bardziej ekonomiczna. To jest po prostu kupienie sobie pasty kokosowej. I taką pastę kokosową, jeżeli zmiksujemy z gorącą wodą, no tutaj i tak tą konopiankę będziemy gotować, to po prostu z tego nam się robi albo mleko kokosowe. Jak dodamy mało, to woda kokosowa, a jak dodamy dużo tej pasty, to po prostu śmietanka kokosowa. Więc jakby sami sobie zwiększamy bądź zmniejszamy gęstość tego produktu i to też jest bardzo fajna rzecz. Czyli pasta kokosowa plus woda. Do tego jeszcze idą oczywiście moje ulubione nasiona chia i wiórki kokosowe, więc zobaczcie, że bardzo podobne składniki tutaj wykorzystuję, tylko w różnych kombinacjach, co już daje nam inny smak. Orzechy tutaj akurat u mnie włoskie, które są bardzo fajne i troszeczkę gorzkiej czekolady. Tutaj akurat mam taką z eSuperfood już gotową, połamaną, którą właśnie można fajnie dodawać do jakichś deserów. Możecie oczywiście sobie dać różne inne dodatki, tu jest wielka dowolność, natomiast ten akurat przepis jest zbilansowany też na około 500 kilokalorii i oczywiście jest to taki nawet na keto adaptację dość dobry przepis, bo mamy dość dużo procentowo tłuszczów, właśnie około 80% natomiast białka jest jakieś 15% i
5-10% węglowodanów w zależności od tego, jak sobie dodamy właśnie, jakie te dodatki pojawią się tam na naszym talerzu. I teraz, żeby zrobić taką konopiankę, po prostu mleko, czy śmietankę kokosową, czy tą pastę kokosową z wodą. To jest około pół szklanki. Trzeba zagotować, dodajemy sobie do tego 3 łyżki nasion konopi, łyżkę nasion chia, łyżkę wiórków kokosowych i wszystko razem mieszamy. Zostawiamy, żeby to sobie tak naprawdę delikatnie się gotowało, jak ja to mówię, żeby sobie pyrkało, a raczej moja babcia tak mówiła, żeby sobie tak pyrkało parę minut, 3 do 5 minut, to nam się fajnie zagęści. No i właśnie tak naprawdę konopianka jest gotowa. Dodajemy sobie do niej czy te orzechy, czekoladę, czy może też jakieś owoce jagodowe. Teraz zaraz będzie sezon na nasze polskie owoce jagodowe, więc jak najbardziej truskawki, maliny. Tutaj wszystko tak naprawdę będzie pasować. Czy nawet te powidła, które mieliśmy do omletu. To też żaden problem. No i w ten sposób taką konopiankę sobie przyrządzamy. Również to jest kwestia jakichś 5 minut i naprawdę jest to sycące. No i właśnie wielu osobom zastępuje ten słodki smak. Ja też powiem Wam szczerze, że w ciąży, szczególnie na początku, miałam rano potrzebę jedzenia słodkich śniadań, bo po prostu one mnie jakoś mniej mydliły i przez jakiś czas właśnie takimi różnymi wersjami się posiłkowałam, chociaż ja uwielbiam wytrawne śniadania również. No ale myślę, że warto zawsze sobie jakieś tam wprowadzać nowości, odmiany, bo to też sprawia, że po prostu ta dieta nam się nie nudzi, a dzięki temu też jest bardziej różnorodna i bogata w różne właśnie składniki odżywcze, bo tutaj mieliśmy i jaja, i mieliśmy kokos, który fajnie działa przeciwzapalnie, nasiona konopi, które mają wszystkie 9 niezbędnych aminokwasów, nasiona chia, fantastyczne źródło błonnika i mikroelementów, orzechy, no jakby wiecie, full spektrum, szybko, zdrowo, pysznie i ketogenicznie. Dajcie znać, czy Wy też lubicie czasem sobie zjeść coś na słodko, ale takie zdrowe słodko, czy niekoniecznie. I oczywiście bardzo Was proszę o łapkę w górę, jeżeli korzystacie z tych filmów i one coś Wam dają, to mi pomaga docierać do nowych osób. No i też tak po prostu mnie pozytywnie motywujecie do tego, żeby siadać, nagrywać, przygotowywać. Pozdrawiam Was ciepło, moi drodzy, i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć! A i jeszcze słuchajcie, jedna rzecz, bo mi przypomnieliście i bardzo dobrze. Przecież ja jeszcze nie ogłosiłam wyników konkursu setnego Keto Wtorku, gdzie do wygrania był udział w moim kursie online Schudnij na Keto, no bo jeszcze nie było premiery kursu, ale po prostu niech mi kaktus na ręce wyrośnie za tydzień we wtorek. Ogłaszamy wyniki konkursu i wtedy też więcej szczegółów odnośnie kursu, także zapraszam Was do oglądania, subskrybujcie, lubcie, udostępniajcie itp. itd. To wszystko już wiecie.